Zespół Betardu Sparty Wrocław rozpoczął walkę o drużynowe Mistrzostwo Polski. Przed meczem z Unibaksem Toruń w drużynie gospodarzy pełna mobilizacja i umiarkowany optymizm poparty dobrym występem w Tarnowie. Chłopacy sami się fajnie nakręcili, bo chcieliby pojechać oczywiście dalej. Czy nam się uda? Zobaczymy. Przeciwnik bardzo, bardzo mocny. No tak naprawdę wydaje mi się, że albo wicemistrz, albo mistrz Polski przyszły. Także będzie na pewno ciężko, ale popróbujemy, zobaczymy. Ja życzyłem miłej zabawy chłopakom. Chciałbym, żeby dzisiaj się bawili. Przede wszystkim mamy okazję podziękować własnym kibicom. Mamy piękną pogodę, także dziękujemy im za cały sezon. A dzisiaj chciałbym, aby nasi chłopacy zrobili niespodziankę. Tym bardziej, że dwumecz z drużyną z Torunia już w sezonie zasadniczym pokazał, że wcale nie stajecie na straconej pozycji. Tor w Toruniu leży kilku zawodnikom wrocławskim, ale najpierw trzeba pokazać, przynajmniej utrudnić maksymalnie życie tym gwiazdom z Torunia u siebie. Oczywiście. No, u nas jest najważniejsze, żeby jak najmniej dziur było. No. Mam nadzieję, że Denis Anderson dzisiaj pojedzie tak naprawdę fajnie, bo siedzi u nas dwa dni, potrenował, przyłożył się. Cała reszta chłopaków wiadomo, że pracują ostro. Zobaczymy, co z naszym młodym Duńczykiem. Na niego tak naprawdę nie stawiamy zbyt wiele, ale może i będzie jakaś to niespodzianka. Ostatnio o sile wrocławskiej drużyny, szczególnie w Tarnowie, stanowili oprócz tych stałych punktów młodzieżowcy. Patryk Malitowski już w rozgrywkach juniorów udowodnił, że radzi sobie z najlepszymi juniorami w Polsce. No, Patryk coraz lepiej jedzie i martwi mnie tylko to, żeby po prostu się nie spalił dzisiaj, bo naprawdę daje radę. Jak będzie dalej tak ciężko pracował, jak w tej chwili pracował i z mechanikami i na torze, to życzę mu powodzenia. Jego wynik powinien się przełożyć naprawdę na dobrą kartę. Zespół Unibaksu, lider po sezonie zasadniczym Speedway Ekstraligi do Wrocławia, przyjechał po zwycięstwo. Nie ukrywał tego trener torunian Jan Zombik. Cel dla pańskiej drużyny się nie zmienia. Mistrzostwo Polski, czy tak? No na pewno wygraliśmy rundę zasadniczą. Chcielibyśmy też to zrobić w playoffach, ale to będzie na pewno trudniej. I teraz praktycznie zaczyna się wszystko od początku. No, oby szczęśliwie, bezpiecznie, no i żeby ze skutkiem. Mecze we Wrocławiu, a szczególnie przeciwko drużynie z Wrocławia, kiedyś prowadzonemu przez pana zespołowi, są szczególne i tego pan nie ukrywa. No, zawsze mi Wrocław jest bliski, mi sentymentem zawsze no, tutaj jestem, a tym bardziej, że teraz też Piotr tam męczy się jako menadżer tutaj, także no, cały czas jakiś sentyment się ma do tego klubu. Pełno zawodników gwiazd światowego formatu w pańskiej drużynie, ale też i bardzo obiecująca młodzież. Tak samo młodzi zawodnicy od pewnego czasu stanowią poważną siłę w drużynie wrocławskiej. To chyba dobrze z punktu widzenia polskiej kadry narodowej. Bardzo dobrze. Właśnie to jest już no, namiastka tego, że zdecydowano się na zmianę regulaminu, że ci młodzi chłopacy po trzy biegi chociaż mogą pojechać. To widać już efekt w tym roku, a jak to będziemy jechali przez następne 2-3 lata, to będzie efekt jeszcze lepszy. No bo przecież biegi z udziałem Macieja Janowskiego, Patryka Malitowskiego i braci Pulczyńskich są tak samo emocjonujące jak te z udziałem Ryana Sullivana czy Kenneta Bier. No dokładnie, ja, dlatego żeby tej młodzieży było jak najwięcej, no bo ona musi wyprzeć w końcu starszych zawodników, bo nie da się ukryć, że no, już są też wiekowi. Trzeba stawiać na młodzież, a ona naprawdę się zrewanżuje bardzo szybko. Mecz Betardu Sparty z Unibaksem Toruń rozpoczął się pechowo dla wrocławian, bowiem w trzecim wyścigu walczący o pierwszą pozycję z Chrisem Holderem Tomasz Jędrzejak zaczepił o motocykl Australijczyka i zaliczył groźnie wyglądający upadek. Jędrzejak, jak się później okazało, był zdolny do dalszej jazdy, ale bardzo mocno się poobijał. Goście wygrali ten wyścig 5-1, a po 7 biegach prowadzili aż 27-15. W wyścigu 8 kapitalnie zaprezentował się Piotr Świderski w kasku czerwonym, który efektownym manewrem po zewnętrznej wyprzedził Michaela Jepsena Jensena.
Trzeci przyjechał Maciej Janowski, który poradził sobie z Rune Holtą. Wrocławianie przegrywali z Unibaxem po 8 wyścigach, 19-29. Po 10 było już 36-24 dla gości, a w wyścigu 11 pech wrocławian dosięgnął tym razem Piotra Świderskiego, któremu miejsca przy bandzie nie zostawił Chris Holder. Wypadek wyglądał bardzo groźnie. Świderski został odwieziony do szpitala z podejrzeniem otwartego złamania nogi. Pechowo walczący wrocławianie nie mieli szczęścia również w wyścigu 13. Prowadzącemu stawkę Kennethowi Bier motocykl odmówił posłuszeństwa, a goście prowadzili w meczu już 50-28. Ostatnie dwa wyścigi to wygrane Unibaxu w stosunku 4-2. W wyścigu 14 Holta wyprzedził Janowskiego, a w wyścigu 15 z udziałem najlepszych zawodników po raz kolejny kapitalnie pokazał się Ryan Sullivan, który wyprzedził Kennetha Bier. Ostatecznie Betard Sparta Wrocław po pechowym przebiegu przegrał mecz z Unibaxem Toruń 32-58. Było to prawdopodobnie ostatnie spotkanie rozegrane w tym sezonie Speedway Ekstraligi we Wrocławiu. Za tydzień rewanż w Toruniu. Wrocławianie, choć osłabieni, na pewno nie poddadzą się z walki. Nie jest za dobrze. No. Straciliśmy Piotrka, który uległ naprawdę bardzo mocnemu upadkowi, więc jesteśmy z nim teraz. Po tym jego upadku nie myślałem o niczym innym tak naprawdę, tylko o jego zdrowiu. I starałem się jechać te wszystkie biegi z myślą o Piotrku i tak chyba jak cała drużyna, więc mam nadzieję, że niedługo go odwiedzę w szpitalu i porozmawiam, więc mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. Ty jak na prawdziwego lidera przystało, jeździłeś znakomicie. Cóż z tego, kiedy wolisz swoje indywidualne punkty, zawsze podkreślasz, przełożyć na dobro drużyny. Dzisiaj rzeczywiście goście postawili bardzo trudne warunki, a i sytuacja na torze wam nie sprzyjała. Tak, tak jak widzieliśmy wszyscy, mieliśmy naprawdę bardzo dwa poważne upadki, gdzie chłopaki się bardzo potukli. W jednym straciliśmy Piotrka, a w tym jednym, w pierwszym Tomka, który był bardzo szybki, zniszczył swój chyba najlepszy motocykl i później już było ciężej. Też z jego zdrowiem też nie było do końca ok, więc no nic, szkoda, że tak wyszło i jedyne co możemy zrobić, to przeprosić kibiców, bo daliśmy z siebie wszystko, a oni naprawdę byli cały sezon z nami i fantastycznie nam podziękowali, zostając na stadionie za cały sezon. Daliśmy się wszystko, mam nadzieję, że następny sezon będzie jeszcze lepszy. Ale przed wami jeszcze mecz rewanżowy, w zasadzie osłabieni, ale na pewno nie przegrani. Pojedziecie tam walczyć do Torunia, niezależnie od tego, w jakim składzie. Chyba tą ambicją chcecie właśnie pokazać, że zasłużyliście sobie na miejsce w playoffach. Na pewno. Będziemy walczyć do końca, tak jak zawsze i damy z siebie wszystko. Po meczu porozbijani wrocławianie tradycyjnie wyszli do swoich kibiców. Ci ostatni nagrodzili ich brawami za ambicję i za to, co zaprezentowali w tym sezonie Speedway Ekstraligi. To